kraju rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski. W Zabrzu mistrz Polski pokonał obrońcę Pucharu, Śląsk Wrocław, aż 6-0 oczywiście awansował. Natomiast Lech Poznań zwyciężył Pogoń Szczecin, tak jak pierwszy meczu 1-0 awans. Poznanian w Warszawie, Legia 3-1 z Pogonią Siedlce, również awansowała w pierwszym wygranym meczu 3-0. W Łodzi oglądaliśmy w telewizji pojedynek ŁKS-u z Górnikiem Wałbrzych. Pierwszy mecz wygrali Wałbrzyszanie 2-1. W rewanżu zanosiło się na to, że ŁKS wygra gładko. Prowadził bowiem do przerwy 2-0. Za chwilę zobaczymy ciekawsze sytuacje. Dwie bramki strzelili Łodzianie po bardzo ładnych akcjach indywidualnych. Terleckiego w 30 minucie i Robakiewicza 10 minut później. Oglądając podobnie jak Państwo pierwszą połowę w telewizji, miałem wrażenie, że mecz jest rozstrzygnięty. Terlecki pokazywał, jak się grywało w piłkę dawniej, w czasach ich sukcesów, a młodsi Robakiewicz, Ziober i Więzik sprawowali się jak zdolni uczniowie. Złudne jednak bywają takie osądy. W drugiej połowie z optycznie trudno wytłumaczalnych względów ŁKS stracił dwie bramki, odpadł z pucharu, nie odkładając nawet emocji do ewentualnych karnych. Na marginesie tego meczu, czy wobec pustawych trybun łódzkiego klubu nie można było zaproponować gratisowego obejrzenia tego meczu młodzieży z łódzkich szkół? Może kiedyś będą chcieli grać w ŁKS. Dziś na europejskich stadionach półfinałowe spotkania Pucharu Europy, Pucharu Zdobywców, Pucharu i UEFA. Bezpośrednio po dzienniku w programie pierwszym zapraszamy Państwa na całe spotkanie półfinału Pucharu Europy pomiędzy bukaresztańską Stiełą, zdobywcą Pucharu przed 2 laty, i wielką drużyną sprzed lat Benfiką Lizbona, która zdobywała Puchar Europy w 61 i 62 roku. I aby tę sportową środę nie dać Państwu zupełnie wytchnienia, o godzinie 22.45 w programie drugim zapraszamy na drugi półfinałowy mecz Pucharu Europy w koszykówce mężczyzn. Dziś w akcji znakomity Nikos Galis i jego Aris Saloniki oraz obrońca tytułu włoski zespół Tracer Mediolan i wielka gwiazda amerykańska Bob McAdoo. Wczoraj była pierwsza sensacja. Partizan przegrał z Maccabi Tel Aviv. A oto jeszcze jedna informacja na zakończenie. W Brukseli zbuntowani arcymistrzowie grają o Puchar Świata. Główna nagroda 100 tysięcy dolarów w 6 turniejach, w których Bruksela jest pierwsza. Ekspres Wieczorny podaje m.in. pierwsze rozegrane partie, ale największą sensacją jest to, że Garry Kasparow zaprotestował i nie będzie grał w Brukseli przeciwko udziałowi Belga Wienantsa, który według mistrza reprezentuje zbyt małą klasę, bowiem jest tylko mistrzem międzynarodowym. Ta wiadomość nie jest może sensacją, ale na pewno niespodzianką, skomentował prezydent francuskiej federacji piłki nożnej Jean Fayard zapowiedziane rozwiązanie pierwszoligowego klubu Matra Racing Paris. Sponsor Matra Simka kupił klub w 1982 roku, ale chyba źle zainwestował pieniądze. Teraz 16 pozycja w lidze zupełnie nie zadawała firmy i Matra postanowiła wycofać się z biznesu z końcem sezonu. Odmienną sytuację ma prawie pewny finalista Pucharu Europy, rumuński zespół Stiała. Rywale w lidze uważają, że na tym zespole skupia się całe zainteresowanie władz, a dodatkowo protekcja działaczy związku i sędziów. Honorowy prezydent Stiały, syn Nikolaja Czałczesku, Valentin, widzi rzecz inaczej. Myślę, przede wszystkim nie jesteśmy inaczej traktowani, ale wyjątkowo kochani. Ponad 50 tysięcy. W niedzielę 23 kwietnia 25 Cross Ostrzeszowski i 4 Mistrzostwa Polski Nauczycieli w biegach przełajowych. Termin zgłoszeń zespołów do 15 kwietnia. Indywidualnie można zgłaszać się do ostatnich godzin przed rozpoczęciem biegu. Niedziela 23 kwietnia Cross Ostrzeszowski, a zatem nauczyciele na start. Najlepszy jest własny przykład. To wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.